Dzisiejsza uroczystość poświęcona jest największemu autorytetowi moralnemu współczesnego świata, papieżowi świętemu Janowi Pawłowi II. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Jana Pawła II. Obchodziliśmy bowiem 18 maja setną rocznicę jego urodzin. Jan Paweł II to święty, który tak wiele uczynił dla świata i ludzi. Tak mało na świecie dobroci, a tyle ich światu potrzeba. Niech życie jak słońce się złoci, niech ziemia się zbliża do Boga, by każdy był dobry jak chleb, gdy głodni nas będą czekali. Wstające naszego serca, niech płomień miłości. Jego pontyfikat rozpoczął się 16 października 1978 roku. Nazwany został pontyfikatem przełomu. Wybór Karola Wojtyły na papieża był niezwykły, gdyż po raz pierwszy Polak, a nie Włoch, został następcą świętego Piotra. Przepowiednie tego wydarzenia odnajdujemy w strofach wiersza Juliusza Słowackiego, który tak napisał już w XIX wieku. Pośród nieznasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon dla słowiańskiego oto papieża. Otwarty tron. Przypomnijmy sobie kilka scen z życia tego wielkiego Polaka. Emilia i Karol Wojtyła mieszkali w Wadowicach, w pobliżu kościoła pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Byli ludźmi bardzo religijnymi. Ich dom był wypełniony książkami, świętymi obrazkami i rodzinnymi fotografiami. W takim właśnie otoczeniu przyszedł na świat 18 maja 1920 roku Karol Józef Wojtyła, przyszły papież, który po latach tak wspominał to wydarzenie. Muszę powiedzieć, że wówczas 18 maja 1920 roku o 9 rano nie było mnie jeszcze na świecie. Jak mi później powiedziano, urodziłem się po południu między 5 a 6. Mniej więcej w tym samym czasie po południu między 5 a 6. Tyle, że 50 lat później zostałem wybrany na papieża.
29. Rodzinę Wojtyłów dotyka ogromne nieszczęście. W wieku 45 lat umiera na zapalenie mięśnia sercowego i nerek ukochana matka 9-letniego wówczas Karola. Odeszła do Pana, nie doczekawszy pierwszej komunii świętej. Nad Twoją białą mogiłą kwitną białe życia kwiaty. O ileż lat to już było, bez Ciebie duchu skrzydlaty. Nad Twoją białą mogiłą od lat tylu już zamknięto, jakby się w górę coś znosiło, coś tak jak śmierć niepojęte. Nad Twoją białą mogiłą, o Matko, zgasłe kochanie, za całą synowską miłość, modlitwa, tej wieczne odpoczywanie. Śmierć matki położyła kres beztroskim zabawom Karola. Od tej chwili pocieszeniem stały się dla niego książki i modlitwa. Minęły zaledwie 3 lata od śmierci matki, a młody Karol znów przeżywa tragedię. 5 grudnia 1932 roku umiera w szpitalu brat Edmund, który zaraził się od pacjentki szkarlatyną. Od tego tragicznego wydarzenia Karol Wojtyła zaczyna nieustannie rozważać bezkresną, niezgłębioną mądrość Boga, który daje i odbiera, który każdemu bez jego woli i wiedzy wyznacza własny los. Ah!
Koledzy mówili często: te wzórki lalka były nudne, od góry do dołu same piątki. Poznałem już w gimnazjum język grecki, łaciński, niemiecki. Interesował się teatrem. Często grał rolę w szkółku teatralnym. Wystawiano przede wszystkim lektury szkolne, takie jak Antygona, Kordian. Karol grał w spektaklach główne role. Nawet wcielał się w dwie postacie naraz. Na przykład w Balladynie grał Kostryna i Kilkora. Po zdaniu matury wybrał studia polonistyczne. Wówczas przyniósł się z ojcem do Krakowa. Myślę o powołaniu kapłańskim była skryta gdzieś w głębi jego serca. Latem 1938 roku Karol Wojtyła razem ze swoim ojcem przeprowadzili się z Wadowic do Krakowa i zamieszkali w suterenie przy ulicy Dynieckiej. Karol zaczął uczęszczać na studia, zaprzyjaźnił się z grupą studentów. Pewnego dnia ktoś z grupy jego przyjaciół przyczepił na drzwiach kartkę z napisem: Karol Wojtyła, początkujący święty. Czy nie były to prorocze słowa? To przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimowego. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz być z podziwu. Pochylony nad lampą, w snopie światła wysoko związanym, nie podnosząc swej twarzy, bo po co? I już nie wiesz, czy tam daleko widziane, czy tu, w głębi zamkniętych oczu. Jest tam, a tutaj nie ma nic oprócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach! Jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Nadejście II wojny światowej zmieniło życie Karola. Nagła śmierć ojca, przerwane studia polonistyczne, praca w ciężkich kamieniołomach, gdzie rozłupywał i ładował na wagony bloki wapienne. To wszystko miało wpływ na jego decyzję i na życie. Wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie, gdzie zgłębiał Bożą naukę, aby zostać dobrym kapłanem. 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy. Potem wyjechał na studia w Rzymie. Po powrocie do Polski został księdzem katechetą w parafii Niegowici, a potem w Krakowie. Podobno, gdy pierwszy raz przybył do swojej parafii, ukląkł i ucałował ziemię tej miejscowości. Później, jako papież, podczas podróży po świecie, często klękał i całował ziemię. 28 września 1958 roku zostaje wyświęcony na biskupa, a jego mottem staje się łacińskie Totus Tuus, cały Twój Maryjo, które odtąd zawsze będzie mu towarzyszył. W wieku 47 lat zostaje kardynałem. Jest 16 października 1978 roku, około godziny 18. Zapada jesienny mrok. Na placu świętego Piotra zgromadzony tłum niecierpliwie oczekuje nowego papieża. Ten niebo pokrywają obłoki białego dymu. To znak, że mamy nowego papieża. Nieoczekiwanie zostaje nim Polak, Karol Wojtyła, który przybiera imię Jan Paweł II. Ale è felice che annuncia. Sentiamo l'annuncio. Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum Carolum
Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Wojtyła. Wojtyła. Carissimi fratelli e sorelle, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Choć wiele dzieci Polska ma i wielu mężów starą, to tylko jeden spośród nich trafił do Watykanu. Bóg słyszał totus tus i przeleciała wieść przez świat i wszystkich zadziwiła, że Ojcem Świętym jest nasz brat, kardynał Karol Wojtyła. I dzwonił watykański dzwon Polak na Piotrowy tron. Jan Paweł II zyskał miano papieża pierwszego. Był bez wątpienia człowiekiem, który w naszych czasach spotkał się z największą liczbą ludzi na całym świecie. Wszyscy znali Jana Pawła II, jego twarz, spontaniczny uśmiech, sposób mówienia, a nawet poruszania się. Niektóre słowa papieża głęboko zapadły w naszej pamięci. Pozostawiły trwały ślad. Nauczanie papieża przepełnione było miłością i radością. Zawsze powtarzał, że Bóg jest miłosierny i że kocha wszystkich ludzi. Kierował do nas niezwykłe wskazówki. Na przykład, zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę prawdą, przemoc cierpienie. Papież zawsze otaczany był ogromną miłością, jednak tęsknota za ojczystym krajem Polską nigdy go nie opuszczała. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzenia. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się umarłem, gdy myślę o ojczyzna, by zamknąć ją sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tą przestrzeń, którą wypełnia. Jest 13 maja 1981 roku. Jan Paweł II znajduje się na placu Świętego Piotra w Rzymie wśród 20-tysięcznego tłumu wierzy. Nagle rozlegają się strzały. Kule zamachowca robią niemal śmiertelnie papieża. Tylko dzięki opatrzności Najświętszej Marii Panny, jak sam wielokrotnie powtarzał, udało mu się przeżyć i wrócić do zdrowia.
Niepowtarzalne miejsce w sercu papieża Jana Pawła II zajmowały dzieci. Napisał też do dzieci listy, w których prosił o modlitwę, dobre życie i słuchanie słów Pana Jezusa. Często powtarzał, że to dzieci są najbliżej Boga. Pokładał w nich nadzieję, ufał, że to dzieciom w przyszłości uda się zmienić oblicze tego świata. W naszych sercach także powinno być miejsce dla Ojca Świętego. Tak oto dzieci mówiły o Ojcu Świętym i pisały do Niego listy. Spodziewałam się papieża Polaka, bo wszyscy Polacy są uśmiechnięci i sympatyczni. On też jest sympatyczny i dobry. Byłam szczęśliwa, widząc Cię w telewizji. I bardzo podobało mi się, gdy rozłożyłeś ramiona, jakbyś chciał nas przykryć do serca. Lubię Cię, bo jesteś miły. Przychodzisz z dalekiego kraju i teraz mieszkasz na zawsze w Rzymie. Jestem bardzo zadowolona. Któregoś razu przyjdę Cię odwiedzić razem z moimi braciszkami. Moc całusów i dobranoc. Kochany Ojcze Święty, piszę ten list, bo chcę Ci podziękować za całe dobro, jakie zrobiłeś dla świata w czasie swojego pontyfikatu. Jestem jeszcze małą dziewczynką, mam zaledwie 10 lat, ale uczono mnie, jakim byłeś wielkim człowiekiem. Nauczono mnie kochać Cię i szanować. Chcę Ci powiedzieć, że bardzo pragnę iść drogą, którą wskazywałeś nam przez wiele lat. Wiedz, Ojcze Święty, że po wsze czasy będziesz gościł w naszych sercach. Nigdy Cię nie zapomnimy. Ogromnie się cieszę, bo Ojciec Święty w 1984 roku otrzymał Order Uśmiechu. 2005 roku, po 27 latach pontyfikatu, serce papieża Jana Pawła II zatrzymało się na zawsze. Ludzie wszystkich ras i religii, modlitwą oraz łzami, żegnali Jana Pawła II. W trwodze i żalu zastygła również cała Polska. Odszedł ojciec, który przerósł wszelkie autorytety i stał się fundamentem naszej zbiorowej tożsamości narodowej. Mijający czas coraz bardziej uświadamia nam ogrom duchowego dziedzictwa Jana Pawła II, który papież nam zostawił, przykład świętego życia oraz skarb papieskiego nauczania, zapisany na 85 tysiącach stron, jest nadal aktualny i bezcenny. Na setną rocznicę urodzin Jana Pawła II artyści polscy stworzyli hymn pod tytułem Nie zastąpi Ciebie nikt, wyrażającym ogromną tęsknotę, a także wdzięczność